David, to musiało się kiedyś stać. To najważniejsze dzieje w naszym życiu. Zdecydowanie. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Szczypson. Jest ze mną dzisiaj David. Eluwa! No, zobaczysz, jaki fajny wstępik zrobiłem. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku jesteśmy na nowym świecie, nowe palionowe. Ojejku, słońce zachodzi, chodź szybko w kimę lecimy. Ale zanim to uwaga, ponieważ robiliśmy tutaj, prawda, streamki. Znaczy, jesteśmy w trakcie robienia streamków. Dzisiaj był pierwszy dzień robienia streamów na tym serwerze właśnie. Było bardzo dużo, co było ponad 4, było 4,5 tysiąca u mnie w szczytowym momencie. U Davika było, ile u ciebie było w szczytowym momencie, wiesz? 3700 chyba. 3700 jakoś, wiadomo, ale to też dlatego, że David miał po mnie. Jutro, uwaga, David startuje, więc do Davika koniecznie wbijcie na kanał, ponieważ jutro o 10 u Davika jest stream do 11, od 11 do 12 jest u mnie, więc myślę, że warto na tych naszych streamkach być. Dodatkowo, równo dzisiaj wystartował sklep z koszulkami nasz, więc jeżeli chcesz mieć koszulkę, to koniecznie musisz sobie ją zamówić, ponieważ link jest w opisie. No mów. Drogi widzu, zasłuchaj, bo to jest prawda o szef-shopie. Potrzebujemy cię w naszym składzie! Tutaj ja myślę, że nie muszę nic dodawać. Wbijaj na szef shop i dokładnie, dokładnie. A wtedy będziesz w składzie szefów! Hashtag dokładnie, szef, potrzebujemy cię. Dokładnie, dobra. I słuchajcie, zanim jeszcze cokolwiek rozpoczniemy, to ważna sprawa jest taka, że na tym szef shopie możecie zamawiać, co chcecie z tego, co tam jest. Tam są koszulki, tam są bluzy, tam są maski, tam są, co tam jest jeszcze, kubek tam jest. Można etui na telefon. Ja osobiście sobie zamówiłem etui, ja sobie zamówiłem koszulkę i zamówiłem sobie też kubek, więc myślę, że powinieneś to samo zrobić i zamówić też takie rzeczy na przykład, ponieważ to jest taki zestaw, że no, zrobię to samo, ale widz powinien zrobić dokładnie też to samo. I dodatkowo też jest Instagram do Chef Shopu, jest oczywiście link w opisie. Ogólnie wszystkie linki są w opisie. Myślę, że opis to jest bardzo ważne sprawdzać, ponieważ tam jest tak. Uwaga, będę wymieniał. Link do mojego kanału, na którym nic nie robię. Link do drugiego kanału, na którym będę robił od dzisiaj. Więc też warto wbić na Szczypson Plusa. Jest link do mojego Instagrama, jest link do Instagrama Chef Shopu, jest link do Chef Shopu, więc warto na tych wszystkich miejscach być i po prostu wszystko obserwować, ponieważ się wiele rzeczy dzieje. Bardzo ważna sprawa. Te koszulki, które wypuściliśmy, są po prostu to jest limitowana edycja, ponieważ to są koszulki, to jest grafika zrobiona przez nas, przeze mnie i przez Davika, więc wyobraźcie sobie jedną sytuację, jest na przykład taki meetup, prawda? Piękny dzień za rok oczywiście, bo w tym roku niestety nie ma. I wiecie, my już jesteśmy na piątej edycji Chef Shopu, mamy tam jakieś wzory, kurczę, z nieba i przychodzi taki Antek z wzorem Chef Shopu pierwszej edycji. On jest witalny jak król. Ja go biorę na łapy, na barana go biorę i go niosę po tym meetupie, okej? Okay? Macie mi o tym przypomnieć za rok. Jeżeli ktoś przyjdzie w takiej koszulce z tej edycji, to biorę go na barana, jak się go zobaczę i hopa, biorę na minutę na barana i idziemy sobie w trasę. Dobrze. A ja będę to nagrywał na Instagramie moim, więc koniecznie wbijcie na Instagrama, żeby zobaczyć, jak David nosi widza na barana. Dobra. Dobra, David, rozpocznijmy oprowadzanie po Chef House, ponieważ to jest nasz Chef House, który wybudowaliśmy na... Nie no, to jest przecież tak szefowskie otwieranie drzwi. Słuchaj, bang. To jest... Pokłon dla szefa za szefowskie, prawda? Co? Zapomniałem o jednej rzeczy, Jezus Święty, Boże, dobra, to musi być tutaj. O nie, ja wiem, co ty tam napiszesz, czekaj. Uwaga, przygotujmy się do tego. Dobra, okej. Dziś w klubie będzie bang. O! Super, tak, ale wiesz co, nie wiem, czy to akurat w tym miejscu powinno być. Nie, w tym miejscu nie, ale musiałem to gdzieś postawić, to nie wiedziałem. Dobra. Wiesz, to już lepiej byłoby to chyba tutaj na tym murku, znaczy na tym postawić, pa, na przykład zabrać to. Weź to i postaw to tutaj na tym, na tym słupie. I tu wtedy nie, może to być na stałe. Postawimy to w takim miejscu, że tam będziemy czasem przechodzić, to będzie taki ekskluzyw. Dobra, ja wiem gdzie nawet. Ale to pójdzie o tym porozmawiam. Ja chyba też wiem. Ja, no właśnie, dobra. Słuchajcie, tu jest nasz Chef House, który zbudowaliśmy dzisiaj na live'ie. Ogólnie większość rzeczy się będzie teraz działo na live'ach niż na odcinkach z tego powodu, że po prostu tam jesteśmy przez 2 godziny i gramy i robimy tutaj różne rzeczy. I to też nam ogranicza sporo czasu, więc jesteśmy w stanie się tak przygotować do odcinków, ponieważ też mamy inne kanały. To jest w ogóle bardzo skomplikowana sytuacja. Ale myślę, że warto być na tych streamkach, bo się sporo dzieje. Jak widzicie, mamy już troszkę, mam diamenty, mam emeralda, mam różne tutaj fajne przyzwoite. Te fajne rzeczy, które możemy wykorzystać. Mam również telefon. Stary, dzwoni ktoś do ciebie. O, czekaj. Halo? Pan Krystian? Dzień dobry. No, to jest po prostu ukojenie dla mojego serca. Pragnienie mojej duszy zostało spełnione. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Wiesz, co mi powiedział Krystian? Co powiedział?
że dał 10 na 10 opinię na o koszulce i o kubku, że to są tak rewelacyjne rzeczy. On powiedział, że jak pije kawę z tego kubka, to ma energię na 2 tygodnie, rozumiesz? Ja nie wierzę, że to takie moce to ma. No, już się nie mogę doczekać, aż przyjdzie do mnie mój kubek i wtedy będą takie same moce. A ty, widzu, kochany, napisz w komentarzu już, czy masz też takie moce za pomocą szefowego kubka. Szef shop klap kubek. Dobra, słuchaj, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że powinniśmy pójść i poszukać diamentów, ponieważ ja już mam. Dobra. Ale ty nie masz, więc wydaje mi się, że dzisiaj najbardziej odpowiednią rzeczą będzie to, jeżeli pójdziemy razem do kopalni i wszystkie diamenty, które znajdę, przekażę tobie, dobra? O kurde, dobra, stop. Ponieważ ja już mam, a ty nie masz, ale chodź najpierw w Kimę może, co? Dobra, bo jest, no, w sumie trafne spostrzeżenie. Czemu ty masz dalej białe łóżko? Dlaczego ty masz białe łóżko? Ty już powinieneś mieć od dawna, prawda, tutaj, jak to się mówi, zielone. Ja powiem tak, białe łóżko dodaje tutaj klimatu do tego pokoju, rozumiesz? Ale ty jesteś zielony. Zresztą ja też zamówiłem białą koszulkę na Chef Shop, więc tutaj musi się przypasować, tak? Dokładnie, no dobra. Czekaj, do jakiego my cave'a idziemy? Chodź może do tego, co byliśmy u ciebie na odcinku. Okej, dobra. Ponieważ w tym cave'ie tam można zejść bardzo nisko i tam są fajne, można znaleźć fajne rzeczy takie, taką... Okson? Tylko... To było tutaj? No, to było tutaj. O kurczę, ale dostałeś petardę. Wow, ile tu jest tych creeperów? Dlaczego tyle się tego respi? Powinniśmy wyłączyć respienie creeperów, bo to nam demoluje mapę. Widzicie tą całą dziurę tutaj? Tego tu nie było, te creepery te wysadziły. Czekaj, taka dziurka była dobra, tu. W tym miejscu. Wow, prawie mnie zepchłeś na kamień, ty, ale to i tak by się mieli ze sobą. Dobra, dawaj, chodź tutaj. Czekaj, czy my jesteśmy na 11 poziomie? 26, ojojojoj, od kiedy lawa jest na takim poziomie wysokim? 26? Boże, ja myślałem, że jest 10. No nie? Znaczy lawa się zawsze na 11 robi, ale dobra, czekaj, strzelam. Wow! Kurde, dlaczego nie mówisz, jest? Że tam coś ten, jak ja się nie wystraszyłem? Widziałem. Ja nie widziałeś, jasne. Chciałeś, żebym zginął. Nieprawda. Szefie, jak możesz takiego chodź tu, gdzie ty jesteś? Na... Ja gdzieś poszedłem w drugą stronę chyba. Czekaj. Ty wyleciałeś do góry, a tu tam? Jesteś, tu. To... No. Aha, to dobrze szedłeś w sumie, chodź. No. Też tak myślałem. Ponieważ no, tutaj ja wtedy szedłem sobie na odcinku, ty też tu chyba byłeś, ale później się oddzieliliśmy i tu, patrz, tu, o. Tutaj na dół. O. Złoto, złocisze. Dobra, zbieramy złoto, stary. Chociaż to nie jest cel naszego dzisiejszego ten, no ale grzechem jest przejść obok i nie zebrać, nie? Ała. Ała. Aha, bo w lawę wlazłeś. O kurde, ale to jest miejscuwa, ty chłopie. Stary, ja tutaj idę. Dobra. Ja idę za tobą. Ale najpierw musimy na 11 poziom zejść. Wow. Czy to jest niebezpieczne miejsce? Oczywiście, że tak. Bardzo bezpieczne ono jest, tylko trzeba tutaj zachować ostrożność. Ale wiesz co, jak my jesteśmy sprytni, my sobie damy radę, bo my jesteśmy szefami rodzonymi, nie? No to prawda, 11 poziom, dzień dobry. A ja mam 12. A te wszystkie, wiesz, te potwory, które nie są szefami, no to mogą sobie nie poradzić na takim trudnym parkurze. Prawda, ogólnie osoba, która nie jest szefem, może być ciężko. No może, że będzie miała wtedy jedną rzecz z asortymentu Chef Shop. No tak, ci co mają rzeczy z Chef Shopu, to są szefy. I nie ma to tamto. Nie ma to tamto. To jest w ogóle też dobry tekst na koszulkę. Nie ma to tamto, nie? Nie ma to tamto. To jest bardzo dobry tekst. Chcecie taki? Nie ma to tamto? Napiszcie w komentarzu. Dobra, ja lecę przed siebie. Ja szukam diaksów. Dzisiaj mój cel. Ja też. Czekaj, jesteśmy na tym 11 poziomie. Jesteśmy na 11, okej. Okay. Ja. O, diamenty. Tak, na pewno. No, w sumie to cię trollowałem. Ale chłopie, żartów nie rób, bo ja jestem mistrzem prankowania. Co ty sobie, żarty stroisz? Nie rób sobie żartów. To jest tak śmieszny tekst w ogóle. Żarty stroić. No, to tak jakbyś ubierał jakiś żart, wiesz o co chodzi. Żarty tak. Stroisz sobie tak o, nie? No, albo stroić, że gitarę na przykład. Albo gitarę. Ty, gdzie są te diamenty? Ale to ma sens, bo jak się stroi gitarę, to ona jest lepsza. Czyli stroić żarty, to znaczy, że... Ulepszasz swój poziom żartów. Nie, dobra, to bez sensu. Tutaj ale wyjaśnił, nie... ale wyjaśnił. Tutaj no. Chyba zabrakło chyba koszulki. No tutaj chyba na moment zapomniałeś o tym, że jesteś szefem. Też mi się tak wydaje, ale zaraz złożę koszulkę. Ej, no kurczę, powiem ci, że nie mogę znaleźć tego miejsca, w którym są diamenty. Ja ci bo powiem, ja tak... szukam, ja mam więcej trawy niż w ogóle kamienia, nie? W chwili obecnej. Kurczę, to zejdź może na ten 11 poziom, a nie tam na tym. Mam 11. O, mam ci powiem ten, redstone'a, nie? Więc to już kurczę lepiej niż stone. To już coś oznacza, to... ale mimo wszystko... O, mam lapis lazuli. Lapisik? Zawsze się śmiałem, że to jest napis dla żuli. A ja się zawsze śmiałem, że to jest niepotrzebny klocek w Minecraftcie. Ale jest potrzebny. Ale nie tak bardzo. A jakby się enchant zrobił bez tego? Ale,
ale wiesz, jak już zrobisz enchant, to możesz w ogóle zapomnieć o tym, że to istnieje. Nie no, jak? No właśnie do enchantowania jest potrzebne. Ale zauważ, ile ile jest potrzebne. No bo my mało używamy po prostu, wiesz, to, prawda, tego... Wow, kill off mi się skończył, stary, najgorzej. Ale ja mam jeszcze jeden, o nie! Ja nie mam! Mi się kończy za 3 uderzenia. No, nie, dobra, stary, jak my mamy znaleźć diamenty bez kill offów? Dobra, mam jeszcze jeden kill off, znalazłem. Ty, no ale ja nie mam. Chcesz? O, gdzie jesteś? Daleko. Czekaj, ja muszę sobie przypalić. O nie, ale ja nawet nie mam craftingu, nic, ja ale jestem totalnie ja nieprzygotowany. Gdzie, ale gdzie ty jesteś? Tam jesteś. O, dobra, widzę cię, gdzie ty tam się kopałeś. O, tu. Chodź tu. Dobra, postaw mi crafting. Ja kill off. A, kill off. Dobra, a to ty kurde oszukujesz mnie, mówisz, że nie masz, a to masz. No bo wiesz co, jednak miałem w kapsi schowany. rozumiem. Dobra, no czekaj, bo wydaje mi się, że ty, że tutaj ten Minecraft uważa, że ty nie zasługujesz na diamenty, wiesz? Bo coś też tak... Mi się tak właśnie wydaje, bo nie chcę mi dać. No i to nie tylko tobie, mi też nie chcę dać, bo powiedziałem, że tobie dam. Może musimy zmienić zasady, co? Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że zasady są bardzo dobre. I sprawa wygląda tak, że to jest po prostu błąd w kwestii technicznej. Błąd w skrypcie. Błąd w skrypciku, gdyby nie było błędu. Wiesz co, ale złota znajduje sporo. Ja też właśnie wszystko co inne znajduję, ale nie diaksy. To mnie już zaczyna... O, dobra, mam diaksy! Dobrze, czyli już nie muszę ci dawać. Dobra, to jeszcze ja znajdę jakieś, żeby było, że ci je faktycznie oddam. Bo coś trzeba mieć, więc teraz jak ja znajdę diamenty, to już mamy cel odcinka tak naprawdę, nie? Postęp dokonany, diamenty! Tak! Mamy 8, to jest 8? Tak, to jest 8. Wow, ej, no to nie, to w sumie to ci nie daje, bo ty już masz 8, to co? To masz tyle co ja. To ty już masz tyle co ja, no to nie, to zmieniamy zasady w takim razie. I robimy tak, że wszystko co znajdziemy dzisiaj dzielimy na pół, na równo, żeby było. Taki jesteś? No dobra. Okej, okay, no to w takim razie wzbogaciliśmy się dzisiaj, kochani widzowie. Nie, ale to od teraz, nie? A nie, nie, to wie. Nie, no powiedziałem, teraz. Że wszystko co dzisiaj znajdziemy dzielimy na pół i ten. Więc ty znalazłeś 4, więc ja mam 4, ty masz, znaczy ty znalazłeś 8, to mamy po 4, nie? To dupy takie, nie zgadzam się. To dupy takie. No dobra, to od teraz wszystko na pół dzielimy. Gorzej jak znajdę jednego diamenta tylko. Co wtedy? No to dajesz mi. Aha, okej. Okay. Taki dobra, jesteś, tak? Tylko mi się zaraz kończy kolejny kill off, a ja nie mam diamentów. A ja nie mam już następnego kill offa, no, więc jest przypomnę. To nie, najgorzej. No i co teraz? Jak ja już tu chciałem, kurczę, diamenta mieć jakiegoś. No ale to twoja wina, że nie znalazłeś. Nie postarałeś się. O, wow, żwir mnie chciał zabić, stary. Nie postarałeś się, dlaczego się nie postarałeś? Ale czy ty mnie możesz wysłuchać? Bo ja już, patrz, już mam diamenty. Tak, ile? No. Ile? 8. Mam w domku. Dobra, no, co? Dobra, to ja tam idę po te 8. Nie, to są moje. Proszę nie dotykać. Ja sobie zapuszczę. No, kolejny lapis, ale nie, no przykro mi jest, bo nie ma diamentów. O, czekaj. Czekaj, bo znalazłem jakiś kurczek. Ice jest. Cavesona. No ja już się zgubiłem ogólnie, tak szczerze mówiąc. Ice jest. Ty, no nie, no dobra, stary, wydaje mi się, że nie znajdę. Dobra, słuchajcie, ja kończę w tym momencie odcinek, ponieważ nie mogę znaleźć diamentów. Jakoś nie mam dzisiaj farta do diamenciszy, więc po prostu... Wygrałem. Co? Wygrałem. No, już tak miałeś wygrać od samego początku, bo miałeś wszystkie dostać, no więc dostałeś wszystkie w sumie, które znaleźliśmy. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i widzimy się o 10:00 na streamkach. U Davika o 10:00, u mnie o 11:00, więc warto jutro być. Zostawcie dzwona koniecznie na obydwu kanałach i wbijcie na wydarzenie, bo Dave stworzy wydarzenie dzisiaj wieczorem, na które będziecie mogli wbić. Widzimy się jutro, trzymajcie się, na razie. Halo! Pa, pa!